będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam was. Przed nami druga niedziela Adwentu. Rozpocznę od pewnej opowiastki. Kiedyś, jeszcze za życia dzisiaj już świętej Matki Teresy z Kalkuty, spotkała się ona z pewnym człowiekiem, który zapytał ją, a był to reporter: Matko, co zrobić, aby świat był lepszy? Ona, długo się nie zastanawiając, odpowiedziała: Widzi Pan, jesteśmy tutaj, w tym miejscu ja i Pan. Ja zacznę od siebie, Pan zacznie od siebie, o tyle świat już będzie lepszy. Moi drodzy, dlaczego ta krótka anegdotka, opowiastka z życia świętej Matki Teresy z Kalkuty? Dlaczego? Dlatego, że tematem dzisiejszej całej drugiej niedzieli Adwentu jest nawrócenie. Chrystus wzywa nas do tego, żebyśmy się nawracali przez proroka Adwentu, świętego Jana Chrzciciela. Prostujcie ścieżki dla Pana, przygotujcie dla Niego drogi. Na czym polega nawrócenie? Na tym, żebyśmy zmieniali nasz sposób myślenia, nasz sposób bycia, nasz sposób codziennego życia. Nie jest to proste. Potrzeba dużo cierpliwości, potrzeba dużo wytrwałości. Być może Adwent będzie tylko początkiem Twojego, mojego, braci, siostro, nawrócenia. Natomiast na pewno warto wziąć udział w trudach tego nawracania. Nie możemy być tolerancyjni dla grzechu. Chrystus nie akceptuje grzechu, chociaż kocha nas zawsze. Ale zaprasza, żebyśmy zmieniali swoje serca, żebyśmy szli ku górze. Wtedy naprawdę, tak jak mówi Izajasz w pierwszym czytaniu, lew może zamieszkać z barankiem. Niedźwiedzica może zamieszkać z jakimś innym zwierzęciem, z którym najczęściej jest w konflikcie. Dziecko może włożyć rękę do krainy, do miejsca żmii. Trwaj w nawróceniu. Im bardziej zbliżasz się ku Chrystusowi, tym bardziej On naprawdę będzie przemieniał Twoje patrzenie, Twoje myślenie. A jeżeli będzie to robił, będziesz naprawdę widział więcej. Będziesz lepiej mógł nawiązywać relacje z Bogiem, ale także ze sobą samym, z drugim człowiekiem, z całym światem. Usłyszmy dzisiejsze wezwanie Chrystusa: nawracajcie się. Nawracajcie się, wydajcie owoc nawrócenia. Owocem nawrócenia będzie radość, miłość, pokój, szczęście, dobroć, uśmiech. Przepięknej niedzieli z Panem Bogiem.